To się nawet mi nie zdarzyło w górach w szkole. Nawet na Podhalu, nigdzie. Pani dyrektor, ja bym bardzo prosił, chociaż pół zwrotki do tego mikrofonu. No właśnie, pan Joszko Brodę jest tak otwartym człowiekiem, spisywał wszystko, o czym mówiliśmy, no bo pochodzi z gór, więc dla niego nasza kultura jest bardzo ciekawa. Więc też przyznałam się nieskromnie, że rozumiem w dwóch czy trzech pieśniach znam język chachłacki. Starsze pokolenie wie, co to jest język chachłacki, a ponieważ projekt nosi nazwę Skarby Kultury, więc jakby ten język naszych dziadków został zapomniany, bo wiemy, że nasi dziadkowie rozmawiali po chachłacku, prawda? I ja też uczestniczyłam, przysłuchiwałam się takim rozmowom, gdzie właśnie babcia moja z mamą rozmawiały w tym języku, a na rodzinnych spotkaniach szczególnie właśnie moja mama i jej dwaj bracia śpiewali pieśni chachłackie na trzy głosy. Ja się trochę wstydzę. A słuchajcie, to wielkie brawa dla pani dyrektor. Ja w ogóle tego nie konsultowałem, bardzo przepraszam, ale pół zwrotki, pani dyrektor. To jest spontaniczne, nie umawialiśmy się. Tęczę woda kawa mutna, myła moja czołoż smutna, ja nie smutna jak serdyta, czerez tebe znoczy bytna. Ja nie smutna jak serdyta, czerez tebe znoczy bytna. Wspaniale. Pani dyrektor, bardzo dziękuję. Nasza szkoła przystąpiła do projektu jako jedyna szkoła w powiecie bialskim. Projekt Skarby Rodziny. Jest to projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a główną postacią tego projektu jest Joszko Broda, który właśnie tutaj jest dzisiaj wśród nas. Projekt składa się z dwóch takich etapów. Pierwszy etap to był konkurs ogłoszony wśród naszych uczniów. Polegał on na tym, że dzieci miały przygotować ze swoimi dziadkami, pradziadkami różnego rodzaju slajdy, pokazy lub też nagrania, pieśni starych. Chodziło o to, żeby właśnie tak powiązać, przypomnieć sobie te rodzinne korzenie, czyli te skarby rodziny. A druga część tego projektu to jest właśnie to, w czym dzisiaj uczestniczymy. Joszko Broda przyjechał do nas na warsztaty, ma mnóstwo instrumentów, ale też mówi dzieciom właśnie o rodzinie, o korzeniach rodzinnych, o tym, jak to jest ważne, wraca do przeszłości. Widzę, że to uwielbia i mam nadzieję, że zarazi również nasze dzieci, naszą młodzież taką chęcią wspominania właśnie tego, co kiedyś było, żeby to po prostu zostało w sercach naszych dzieci, naszych uczniów, kiedy już nas nie będzie. Pani dyrektor również czynnie uczestniczyła w tym samym wydarzeniu. To było spontaniczne dla piosenka Wielkiego Karpackiego. Tak, to było wydarzenie spontaniczne. Pan Joszko Broda jest tak otwartym człowiekiem, że zamienił ze mną kilka słów. Wszystko chciał wiedzieć, jakie tu są tradycje, jacy tu mieszkali ludzie, czym się zajmują. No i właśnie, ponieważ ja też bardzo lubię śpiewać, a on też śpiewa, więc powiedział, żeby ewentualnie przypomnieć sobie jakieś pieśni z dzieci. No i pamiętam właśnie te pieśni z dzieciństwa i udało mi się jakoś tam zaśpiewać tę jedną pieśń, którą kiedyś słyszałam i śpiewała moja babcia, moja mama, moi wujkowie.
Rozmawiał ze mną przez chwilę. Tworzycie fantastyczną rodzinę. Jaka to rodzina? 11 dzieci, dwoje rodziców. Czym się zajmujesz? 13 osób. Tata jest muzykiem, kompozytorem, mama kompozytorem. Takie spotkania często odbywają się na terenie Polski z waszym udziałem? W tym roku było ich dość sporo. Z czym są związane? Teraz jest spotkanie w ramach skarbów mojej rodziny, transmisji międzypokoleniowej, czyli tutaj pracujemy nad połączeniem tego młodego pokolenia z tym starszym, żeby oni mogli się spotkać i porozmawiać o swojej kulturze. Obserwujesz te spotkania? Tak, jestem na każdym. No właśnie. Zdarzają się ciekawe momenty, ciekawe pytania? Tak. Szczególnie taka najciekawsza, najfajniejsza, jakie mieliśmy, to po warsztatach, jak dowiedzieliśmy się po tym całym działaniu artystycznym, dowiedzieliśmy się od jednej pani dyrektor, że przyszła do niej jedna mama i bardzo dziękowała za to, że szkoła wzięła udział w tym projekcie, że tak rodzinnego spotkania nie mieli od lat, kiedy te dzieci przyszły w ramach tego konkursu, gdzie te dzieci muszą przyjść do rodziców, zapytać o te skarby, zapytać o tą kulturę, że tak dawno nie mieli tak rodzinnego, wspaniałego momentu, żeby usiąść przy jednym stole i pogadać o tym, co jest najważniejsze. Skarby w takiej przenośni, czy dosłownie, czy mogą być te skarby dla rodziny? My skarbami nazywamy każdy nośnik kultury, bo dla nas to jest skarb. Jeśli mamy jakąś potrawę, którą robiła babcia, jeśli mamy jakąś piosenkę, którą śpiewała babcia, jeśli mamy strój, w który się ubierała babcia, instrument, to wszystko to jest coś, co pozwala nam wrócić do tych starszych czasów i troszeczkę zaczerpnąć tego, bo to jest nasza siła. To, co widzimy na stole, na stołach dzisiaj wystawowych, z czym przyjechaliście do nas, co byś tam wymienił? Najciekawsze skarby w waszej rodzinie. To myślę, że najciekawsze to od małego liścia, na którym się gra, po róg szofar, czyli róg, który został zaczerpnięty z kultury żydowskiej. Kapłani otwierali nim bramy w Jerozolimie, a drogą handlu wraz na przykład z elementami bruclików, gdzie mamy sierść wielbłąda, drogą handlu to wszystko przybyło do nas do wsi. Jest to element naszej kultury. Dziękujemy za to, że jesteście w Zalesiu. Dziękujemy ślicznie za przyjęcie. Moi drodzy i drogie dzieci, bardzo dużymi brawami podziękujmy panu, pan Joszko Groba. Który nas dzisiaj, mnie osobiście, trochę zawstydził, że tak rzeczywiście mało wiemy o naszych może pradziadach,